To element szerszego planu. Łącznie z tą żerującymi gminami Dominowo, Kleszczewo, będzie to blisko Stowia Draków. I w tym kontekście musimy to rozpatrywać, ponieważ witamy pana prezydenta. Witamy. Super, prosimy. Wiadomo, że niektóre wnioski, takie jak na przykład Połażejewo, czy chociażby moja wioska Rumieńki, są wysyłane blisko granicy z Dominowem, tak? Czyli tutaj już nawet te wiatraki dominowskie będą w naszym bezpośrednim sąsiedztwie i wtedy to już nie będzie 47 wiatraków, a właśnie blisko 100. No i kolejna sprawa, sprawa bez precedensu i mówię to z wielkim bólem. Proszę Państwa, my jesteśmy królikami doświadczonymi. Wysokość wiatraków to 210 metrów, takich wiatraków nie stawia się na lądzie. Po prostu. Nie spotkałem się z przykładem z Europy, gdzie takie wiatraki się stawia. Stowarzyszenie Sąsiedzi z Gminy Zimin złożyło uwagi do raportu środowiskowego i w tym raporcie notują, że takie wiatraki tej wysokości, wiatraki lądowe, są produkowane jedynie przez dwie firmy na świecie. Jedną firmę chińską, jedną europejską. Na zachodzie takie kolosy stawia się wyłącznie na morzu. Gmina Środa jako prekursor działań w cudzysłowie promujących współczesną, nowoczesną technologię, zafunduje nam 70-piętrowe kolosy 600 metrów od naszych domów. Zarzuca się nam także, że szukamy igły w stogu siana, że tak naprawdę nie ma o czym mówić. Proszę Państwa, cała Polska protestuje. Wystarczy odwiedzić stronę stopiatrakom.eu, bo ta strona zbiera wszystkie protesty z całej Polski. Lokalne grupy, takie jak my tutaj właśnie, rejestrują się, wymieniają doświadczeniami, wymieniają swoje poglądy, uwagi, informują o swoich protestach, dodają sobie otuchy. Łącznie na dzień dzisiejszy, jeszcze dzisiaj to sprawdzałem, zarejestrowane jest 527 protestów na terenie całego kraju. 527 stowarzyszeń, 527 gmin, które walczą z wiatrakami. Jest to ogromna skala. Proszę spojrzeć na tą mapę. Myślę, że tego nie trzeba dodatkowo interpretować, tego nie trzeba tłumaczyć. Protestuje cała Polska. No i może przejdziemy do tego, co swego nas czeka. Wszystkie problemy rozmijają się o to, że tak naprawdę obecnie nie ma żadnych uregulowań prawnych w tym zakresie. Firmy działają w ramach przepisów ogólnych, tak samo robią to władze samorządowe w całej Polsce, gdzie tak naprawdę same kreują sobie prawa i uregulowania dotyczące tego, gdzie wiatraki mają stanąć, w jakiej odległości od zabudowań. Postanowiliśmy tutaj wypisać kilka najważniejszych kwestii, kilka punktów, które mają powiedzieć nam, dlaczego jesteśmy w ogóle przeciwko wiatrakom. Ponieważ zaznaczyć trzeba, że tak na dobrą sprawę my nie jesteśmy przeciwko wiatrakom jako takim, tak? Nie jesteśmy przeciwko temu, że te wiatraki znajdują się 600 metrów od naszych zabudowań. Departament Ministerstwa Zdrowia w swojej oficjalnej opinii na ten temat wskazuje, że ta opinia jest oczywiście do osiągnięcia z internetu, do przeczytania, wskazuje, że bezpieczna odległość wiatraków od gospodarstw, od zabudowań wynosi 2 km. Co prawda oczywiście ta opinia nie ma wiążącego charakteru, bo jak wspomniałem, nie ma przepisów wiążących w tej sprawie. Natomiast dlaczego władze samorządowe nie stosują się do zaleceń polskiego rządu i stawiają wiatraki nie 2 km od zabudowań, tylko 600 metrów? My jesteśmy za tym, by przychylić się ku tej opinii i usytuować wiatraki w bezpiecznej odległości 2 km od zabudowań. No pierwszą kwestią, która rzeczywiście najczęściej pojawia się w dyskusji na temat szkodliwości wiatraków, to jest tak zwany syndrom turbiny wiatrowej, ponieważ hałas turbiny ma nieustanny, dudniący i pulsacyjny charakter. Wiatraki wywołują także infradźwięki, przez które osoba mieszkająca blisko wiatraka czuje zmęczenie i zawroty głowy. Kolejną kwestią jest kwestia wartości nieruchomości, tak? Wartość gruntów położonych w pobliżu wiatraków spada. Powód jest trywialny. Nikt nie chce się osiedlać w pobliżu wiatraków. Ciężko znaleźć kupca, który mógłby nabyć dane mieszkanie, dany dom czy dany grunt i przez to my wszyscy tracimy. Oczywiście rodzi się tutaj kwestia odszkodowań. Kto zapłaci za to, że nasze grunty, nasza własność traci na wartości? Przecież my tracimy na tym my wszyscy, prawda? Niestety pojawiają się pierwsze sygnały, także był ten temat podjęty na spotkaniu w Zimnie, gdzie po prostu było powiedziane, że procesy ciągną się latami, tak na dobrą sprawę nie wiadomo, kto to odszkodowanie ma wypłacić. Firma spycha odpowiedzialność na gminę, gmina spycha odpowiedzialność na firmę, która te wiatraki usytuowała. No i podejrzewam, że ten scenariusz powtórzy się także w gminie Środa.
nie są typowe dla tego typu problemów. No i kolejna kwestia, wbrew temu co się wmawia, to nie jest ekologiczna energia. Proszę Państwa, to wcale nie jest ekologiczna energia, to nie jest zielona energia, jak nam się mówi. Powód jest prosty, okoliczne ptactwo i zwierzyna opuszczają miejsce usytuowania wiatraków. Po prostu walory krajobrazowe tracą na tym na znaczeniu. Są przykłady, są filmiki w serwisach internetowych w internecie do zobaczenia, gdzie widzimy jak ptaki giną pod naporem skrzydeł wiatraka. Przygotowałem jeden taki film, chętnie pokażę jak to wygląda. Natomiast myślę, że tutaj mimo wszystko trzeba ludzi uświadamiać i pokazywać, jak rzeczywiście to wygląda i z czym mamy do czynienia. No i właśnie tutaj pierwsza kwestia. Płonące turbiny. Ponieważ filmy będą pochodzić z Niemiec i z Ameryki. Jako pokaz tego, że nie tylko my tutaj walczymy, nie tylko my mamy dość wiatraków, ale także narody zachodnie. Reportaż niemieckiej telewizji pokazuje problem, tak na dobrą sprawę, dosyć typowy. Mianowicie często dochodzi do podpaleń turbin, one się zapalają. Może to wywołać straty tego typu, że jeżeli turbina jest usytuowana na polu, może zapalić plantację na przykład rzepaku czy hodowlę, jaka tam jest uprawa, jaka tam jest prowadzona. To jest ten film właśnie. I on pokazuje, jak płonie wiatrak. Widzimy tutaj... Nie ma tego, jak gościć.